Powiedziałeś o księgowości, to powiedz, jak wyglądają realia finansowe w Czwartej Lidze Śląskiej. Jeśli chodzi o zawodników, czy jeśli chodzi o kluby? No Jeśli chodzi o zawodników, o trenerów, o kluby. No, w ogóle wszystkie kwoty możesz jako księgowca ogóle... wyrzucić. Kwoty, które, kwoty, które gdzieś, tam, gdzieś tam poznałem, bo w takich luźnych rozmowach z trenerami, którzy pracują, moimi kolegami, którzy pracują na poziomie czwartej ligi, to gdzieś tam zawsze jest moment na to, żeby porozmawiać. Jaki macie budżet, jakie macie kontrakty w zespole. Oczywiście bez nazwisk, ale, ale chętnie się tym, tym dzielimy. No, w, w tych rozmowach, które gdzieś tam nawiązałem, czy nawiązał mój asystent, pojawiły się kwoty, na przykład. My mamy 45 tysięcy finansowania z miasta na, 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 ten, na ten sezon, mieliśmy a byliśmy, graliśmy z drużynami, które, które są niżej, niżej, niżej niż my w, w Lidze i mają na przykład budżet 280 tysięcy, czy pół miliona. No to, no to, no to skala jest przeogromna i no tak, to, tak to wygląda w klubach. My z tymi drobnymi groszami z miasta i, i, i wsparciu naszego prezesa. Pozdrawiam cię, się Pawle. To na pewno, no, no idziemy, staramy się, żeby to wszystko pozamykać i pójść w tym dobrym kierunku, no ale tak jak mówię, potrzebni są do tego ludzie i sponsorzy. Jeśli chodzi o realia takie finansowe dla zawodników, no to w moim zespole są zawodnicy, którzy, którzy grają za darmo, a są zawodnicy, którzy grają za 1500 zł. Średniej nie liczyłem tego, ale, ale pewnie też w innych zespołach są zawodnicy, którzy zarabiają więcej. Na pewno, na pewno są kluby na, na niższy w niższych ligach, czyli na przykład w okręgówkach, gdzie, gdzie budżet mają wyższy na zawodników i, i chętnie ściągają tych doświadczonych zawodników do siebie. Nawet nie musimy daleko szukać. Od Dąbrowy Górniczej są takie kluby i i też dają zarobić więcej zawodnikom niż my w czwartej lidze. Jeśli chodzi o realia, o realia mm, trenerskie, no to gdzieś tam średnia, bo też, bo też pytałem zastanawiając się jak moje zarobki wypadają na tle, na tle to, co wynegocjować negocjować tle, tle z <laughs> dokładnie. na tle tutaj bardziej poszedłem w doświadczenie niż zdobycie <laughs> doświadczenia, niż, niż zarabianie pieniędzy, ale to uważam, że taka słyszałem kwoty 2.500-3000 zł, że to są takie takie zarobki na poziomie na poziomie czwartej ligi. Hmm. Ale podobno gdzieś tam prezesi zabraniają rozbudowywać sztab. U mnie, u mnie ten sztab został rozbudowany, no ale też pewnym kosztem.